Zadanie siódme. Oblicz. Przykład pierwszy. 2 logarytmy przy podstawie 4 z 2 dodać 2 logarytmy przy podstawie 4 z 8 równa się, czyli na podstawie najpierw twierdzenia trzeciego można zapisać jako logarytm przy podstawie 4 z 2 do 2 plus logarytm przy podstawie 4 i 8 do potęgi drugiej równa się, czyli logarytm przy podstawie 4 z 4 plus logarytm przy podstawie 4, 8 do kwadratu to jest 64, czyli dalej równa się. Logarytm przy podstawie 4 z 4 to jest 1, dodać logarytm przy podstawie 4, a zamiast 64 napiszemy 4 do trzeciej. I ponownie korzystamy z twierdzenia trzeciego i możemy zapisać jako 1, dodać, wykładnik potęgi przypisujemy przed logarytmem, czyli zapisujemy 3 logarytmy przy podstawie 4 z 4, czyli to się równa dalej, 1 dodać 3 razy logarytm przy podstawie 4 z 4 daje nam 1, czyli 3 razy 1 to jest 3, czyli sumujemy 1 plus 3 równa się 4. Logarytm przy podstawie 4 z pierwiastka trzeciego stopnia z 5 razy logarytm przy podstawie 25 z 8 równa się. Więc możemy tak napisać, że to jest logarytm przy podstawie 4, a pierwiastek trzeciego stopnia z 5 zapiszemy jako 5 do 1 trzeciej razy. Logarytm przy podstawie 25 przypisujemy, a 8 zapisujemy jako 2 do trzeciej. Teraz dalej korzystamy z twierdzenia trzeciego i możemy napisać tak, 1 trzecia logarytmu przy podstawie 4 z 5 razy 3 przepisujemy też przed logarytmem, czyli razy 3 logarytm przy podstawie 25 z 2. To się równa dalej. Czyli to jest tak, liczby zapisuję w postaci iloczynu na samym początku, czyli będzie 1 trzecia razy 3, czyli piszę 1 trzecia razy 3 i dalej przepisuję logarytm przy podstawie 4 z 5 razy logarytm przy podstawie 25 z 2. 1 trzecia razy 3 wynosi 1, więc tej jedynki już nie piszę i zapisuję dalej, że to jest logarytm przy podstawie 4 z 5 razy logarytm przy podstawie 25 z 2. I teraz korzystam z twierdzenia o zmianie podstawy, czyli że logarytm przy podstawie a z b równa się logarytm przy podstawie c z b dzielone przez logarytm przy podstawie c z a, oczywiście przy odpowiednich założeniach. I tak, logarytm przy podstawie 4 z 5 można zapisać jako logarytm przy podstawie 2 z 5 dzielone przez logarytm przy podstawie 2 z 4. Dalej można to zapisać, że to jest logarytm w liczniku bez zmian, będzie logarytm przy podstawie 2 z 5, natomiast w mianowniku otrzymamy logarytm przy podstawie 2 z 2 do drugiej. I korzystamy dla mianownika z twierdzenia trzeciego, więc równa się licznik przepisujemy, natomiast w mianowniku zapiszemy jako 2 logarytmy przy podstawie 2 z 2. Równa się licznik przepisujemy, w mianowniku otrzymujemy 2 razy 1, czyli 2. Analogicznie logarytm przy podstawie 25 z 2 zamienimy sobie na logarytm przy podstawie 2 i w liczniku piszemy logarytm przy podstawie 2 z 2, a w mianowniku logarytm przy podstawie 2 z 25. W liczniku otrzymujemy 1, w mianowniku zapiszemy logarytm przy podstawie 2 z 5 do drugiej, czyli równa się licznik bez zmian, czyli 1. W mianowniku korzystam z stwierdzenia trzeciego i zapiszę, że to się równa 2 logarytmy przy podstawie 2 z 5. I wracam teraz do początku zadania, więc mogę napisać, czyli zamiast logarytmu przy podstawie 4 z 5 zapiszę, że to jest logarytm przy podstawie 2 z 5 dzielone przez 2 i razy, i zamiast logarytmu przy podstawie 25 z 2 zapiszę jako 1 w liczniku, w mianowniku 2 logarytmy przy podstawie 2 z 5. Logarytmy przy podstawie 2 z 5 skracają się, czyli otrzymam 1 i w mianowniku będzie 2 razy 2, czyli to jest 1 czwarta. Logarytm przy podstawie 9 z 5 razy logarytm przy podstawie 25 z 27 równa się. Teraz zamieniam kolejno logarytm przy podstawie 9 z 5 i logarytm przy podstawie 25 z 27 na logarytmy o podstawie 3. I tak, logarytm przy podstawie 9 z 5 równa się logarytm przy podstawie 3 z 5
dzielone przez logarytm przy podstawie 3 z 9 równa się. Licznik przepisuję bez zmian w mianowniku. Zamiast 9 piszę 3 do drugiej i mam w mianowniku logarytm przy podstawie 3 z 3 do drugiej. Równa się. Licznik przepisuję bez zmian w mianowniku. Korzystam z stwierdzenia trzeciego i piszę 2 logarytmy przy podstawie 3 z 3 i to dalej nam daje wynik licznik bez zmian. Natomiast w mianowniku logarytm przy podstawie 3 z 3 to jest 1, czyli 2 razy 1 daje nam 2. Zamieniam teraz logarytm przy podstawie 25 z 27 i zamieniam na logarytm o podstawie 3. Czyli otrzymuję, piszę w liczniku logarytm przy podstawie 3 z 27, a w mianowniku logarytm przy podstawie 3 z 25, co jest dalej równe. W liczniku 27 zamieniam na 3 do 3, a w mianowniku 25 zamieniam na 5 do 2 i otrzymuję. W liczniku logarytm przy podstawie 3 z 3 do 3, w mianowniku logarytm przy podstawie 3 z 5 do 2. Korzystam dla stwierdzenia trzeciego dla licznika i dla mianownika i piszę w liczniku 3 logarytmy przy podstawie 3 z 3, a w mianowniku 2 razy logarytm przy podstawie 3 z 5. W liczniku otrzymuję 3 razy 1, czyli 3, a w mianowniku piszę 2 logarytmy przy podstawie 3 z 5. Wracam do początku zadania i piszę zamiast logarytmu przy podstawie 9 z 5 piszę logarytm przy podstawie 3 z 5, w mianowniku 2 i razy. Zamiast logarytmu przy podstawie 25 z 27 piszę ułamek 3 i w mianowniku 2 razy logarytm przy podstawie 3 z 5. Teraz otrzymaliśmy 2 ułamki. Tutaj można skrócić logarytm przy podstawie 3 z 5 i po skróceniu otrzymujemy z pierwszego ułamka 1 druga, z drugiego razy 3 drugie. Po wymnożeniu otrzymujemy 3 czwarte.